I przenosimy się za granicę. Nawet 500 osób mogło zginąć w ataku na szpital w Gazie. Palestyna i Izrael przerzucają się winą, a na Bliski Wschód udał się prezydent USA Joe Biden. Ogień, zawalony dach, setki ofiar. Szpital w Gazie podczas wybuchu mógł być schronieniem nawet dla 4000 osób. Winą Palestyńczycy obarczyli Izrael. Prezydent Autonomii Palestyńskiej mówi o ludobójstwie. To, co wydarzyło się dziś wieczorem, to ogromna tragedia i straszna masakra wojenna, której nie można tolerować ani pozwolić, aby przeszła bez odpowiedzialności. Izrael odrzuca oskarżenia i kieruje je w stronę organizacji współpracującej z Hamasem, mówi o wadliwej rakiecie. Palestyński islamski dżihad jest odpowiedzialny za nieudane wystrzelenie rakiety, która uderzyła w szpital w Gazie. Wobec eksplozji Palestyńczycy wyszli na ulicę, by protestować przeciwko prezydentowi Autonomii Palestyńskiej. Siły bezpieczeństwa użyły przeciwko nim gazu łzawiącego i granatów hukowych. Władze wielu krajów odpowiedzialność za atak przypisały Izraelowi. Są wśród nich Egipt, Jordania, Turcja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Zareagowały też Stany Zjednoczone, które od początku eskalacji jednoznacznie popierają Izrael. Poleciłem mojemu zespołowi do spraw bezpieczeństwa narodowego, aby w dalszym ciągu zbierał informacje o tym, co dokładnie się wydarzyło. Napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Joe Biden, który udał się z wizytą na Bliski Wschód. Po eksplozji w szpitalu odwołane zostały jego rozmowy w Jordanii, m.in. z przywódcami Egiptu i Autonomii Palestyńskiej. Zamiast tego Biden udał się od razu do Izraela, gdzie ma rozmawiać z rządem m.in. o sytuacji cywilów w Gazie. Biały Dom unika wskazania winnych eksplozji w szpitalu. Jednocześnie wysyła sygnał, że w trakcie wizyty w Izraelu będzie stawiał sojusznikom trudne pytania.